Już lepiej? Krzywy łeb mam czy co? Cię krzywy łeb. Wypaliłaś normalnie, ty. Pierwszy raz mi się udało. Ale odwijasz, ty, kurna. No trochę wieje. To tak, wiesz, delikatnie. Powiem, że nie wieje, bo wieje. Tam do góry podejrzewam, że może bardziej wieje. Muszę zwolnić trochę, bo auto niektórzy lubią sobie za szeroko wyjść. Zaczekaj, może jak będzie ładnie, to możemy się w stronę Zielonki przejechać z powrotem. A, jutro? Dzisiaj. Nie wiem, czy dzisiaj wyjadę, bo za mocno mi wieje, wiesz? A to wiesz, trzeba przezwyciężyć strach. Wiem, ale wiesz, że ja to jestem ja, nie? Oj, tu dziura. Normalnie się składasz na tym, kurde. Staram się. Bardzo dobrze. W ostatnim czasie się dużo uczę. No i bardzo dobrze. Tak ma być. Samotne jazdy dużo dały. No. Ale ci powiem, dzisiaj jadę wolniej, bo mnie ten wiatr nosi. Wiesz, on tu jeszcze tak nie wieje. Mówię, tam do góry pewno, wiesz, bardziej zawieje. No, to też się tego boję. Najlepiej, wiesz, na Zielonkę jak się jedzie, to tam w samych lasach jedziesz, to tam, kurczę, nic w wiaterku nie ma, nie? Ale wiesz, o co chodzi, no, przełamuje się, tak? Spoko, spoko. Tu sobie zredukuję, bo tutaj... Najgorszy jest ten piasek, kurde, czy jakieś kamyki na tych zakrętach, nie? No. Trzeba uważać. A ja jeszcze jestem taka, wiesz, niezbyt... Giętka. Znaczy, w sensie niezbyt na tych zakrętach, wiesz, o co chodzi, nie? Jeszcze ich tam nie za bardzo wyczuwam. Spoko, spoko. A myślę, że jest czas, żeby już na plac ciebie teraz wziąć. Mówisz? Pewno. Wziąć jakieś chociaż sobie z 2 godzinki lekcji i polatać na placu. No zobaczymy. Tutaj już jest niefajnie. Tutaj spoko. Tu dziś był ten piasek, nie? Nie, ma czysto tu jest na razie, wiesz? O, rozdmuchało. I tak się cieszę, że wyjechałam. No kurde. Trzeba korzystać z pogody. Tak, wiesz, jak tak wieje, to nie jest dla mnie fajnie. Widać cię w lusterku. Dzisiaj będę wolno jechała, bo za duży wiatr wieje, wiesz? Zresztą w Lasku nie będzie tak wiało, nie? W Lasku. Pan na tym rowerze, kurwa, szybciej jedzie. No, co, kolażówką? Tylko żeby we mnie nie wjechał tą kolażową. Ej, tam. Do zgórki szedł. Za pan pilnuj, bo ja nie wiem, czy on mi nie wyleci. Uważaj, idę z lewej strony. Widzę. To zobaczy, czy nic tu nie jedzie takiego, wiesz. Śmiało. Tu możesz odwijać. Specjalnie jadę z lewej strony. Czemu? Żebyś mnie wyprzedziła. Muszę uważać, bo tu chuj wie, czy coś nie wyjedzie. To tak jedziesz swoim torem, to tam nie musisz się bać. No, nie musisz, jak tu kurwa jadą. Ała, na coś najechałam. Tu kolejny jedzie. O, do swojego toru. No tutaj, nie? Mówię, to jest otwarta przestrzeń taka. No i te
tego się właśnie bałam, nie? Zakryjecie. To i tak za dużo nie daje, wiesz o tym, nie? No ale widzisz, nie ma takiej tragedii już, nie? No niby nie, ale wiesz. To kiedy zakładasz swojego vloga? Nie mam pojęcia jeszcze. Na razie się skupiam, żeby mnie nie zmuchnęło. Musimy kupić tą kamerę. Jak to tam była? Insta 360? Chyba. Nie jedzie? Nie. Spoko, nic nie jedzie. O, tutaj w Lesku, zobacz, kurczę, nic nie wieje, elegancko można cisnąć. O, że teraz odkręciła. Szalona. No i elegancko. Powiem tak, zbiera się. No zbiera się, zbiera. Kurwa. Łukasz miał rację. Że dopiero powyżej ilu? Tam 6 tysięcy obrotów jedzie, nie? No. No jedzie, jedzie. Ale to kurwa, zaraz wyjadę i będzie podmuch. O. Nie zamierzam się spieszyć za bardzo, wiesz? No, tutaj luzik widzisz. No i właśnie tak, nie wiem, kurde, co zrobić, czy jechać w te góry, czy nie jechać. Samemu mi się nie chce, kurde, jechać, nie? Tylko powiem ci tak, samemu w razie czego, gdyby coś się stało, to już jest problem, nie? A jak jest dwójka, to zawsze jest raźniej, nie? Nawet właśnie, a kurde, wiesz, no. Będę kombinował, no gdzieś pojadę, na pewno gdzieś pojadę. Jak nie w góry, to kurde, nad morze się wybiorę. I co robimy? Nawrotka. O Jezus. To co, jedziemy na zielonkę? Nie, nie, nie. Nie chcesz jechać? Nie. No, powiem ci, nie czuję się pewnie, jak jest taki wiatr, wiesz? No, ale mówię, no, stosunkowo nie wieje już, nie? Rolnicy. Ale dla mnie wieje. To ci tłumik zmienić na drugi sezon. No na pewno. W tłumiczach zmienimy, to ładnie będzie cykał. No. Ale ładnie sobie jedziesz, no kurde. Dużo ci dały te wiesz, same, co tam wyjeżdżałaś sobie, nie? Starałam się. Elegancko. Wiesz. To były te momenty, co ci mówiłam, że to musi przyjść samo, że ja chcę sama wyjechać, że ja muszę się przełamać i to jest w głowie każdej kobiety, wiesz? No wiesz. No ale ci powiem, jakbyś kręciła takie vlogi, wiesz, jak zaczynałeś tak dalej, może dużo nowym kierowcom byś pomogła, szczególnie kobietom, nie? No to na pewno, żeby się przełamały. No. Niestety, ale kobiety się tego boją. No tak. Może można pisać w komentarzu, kto będzie oglądał. Jadę teraz normalnie jak na turystyku. Elegancko. Świrujesz. Gdzie świrujesz? Uczę się jeździć. Wolno przy mnie. Tak jest. Nie gdzie wolno, gdzie tak wolno. 6 dych. Byś w trasę latała 125, to i tak więcej nie jedziesz niż 8-9 dych. Bo nie ma co męczyć motocykla, nie? No do tych 9 dych to jeszcze trochę, nie? No ale kurde, wiesz, no ja tym jak jadę, no to tam 8-9 dych. Jak trzeba gdzieś tam śwignąć, to wiadomo, że się przyciśnie, ale generalnie to jeździ się dla przyjemności. Ale mi się nim dobrze jeździ, to jest najważniejsze. No i pasuje, tak ma być. Może też dlatego, że pierwszy motor, nie? No być może. Bym ci kupił motorynkę, to co? Nie! A tam tylko dwa biegi, także wiesz, albo komarka. Co ty mówisz, dwa biegi tylko? No.
No Komarek też miał dwa biegi w dwusuwie. Ale Komarek to ile miał pojemność? 50? 50, no. O, to już byś, kurde, po pierwszym wyjeździe powiedziała mało. Łeka myszki. O, to luz. Też kamyszki. I zobacz, patrz, kurde, lepiej ci się hamuje teraz, nie? Tym samym tylnym delikatnie, tylko żeby... A nawet nie hamowałam tylnym. No, silnikiem, nie? No. No i bajka. Tu jest ten mój znienawidzony zakręt, ale i tak jadę szybciej niż ostatnio. Spoko, spoko. Więc wiesz. A wcześniej jechałaś ile? 10 na godzinę? Bo teraz mam 30, także... 32, spoko. Ale tu jest jeszcze w miarę prosta. Jak odliczasz? 32. No bo spojrzałam. Akurat spojrzałam, teraz jest 36. Spoko, spoko. A że tu jest 30. No tak. Oj. O kurwa. Rolnik jeszcze jedzie. No. Zatem widziałem, gdzieś był wypadek, rolnik, tylko motocyklista wjechał centralnie w ten. Co ty mówisz? Przepierdolił w kombajn. O kurwa. Trup na miejscu, nie? Wcale się nie dziwię. Się pod hedel wbił. Motocykl poszedł w inną stronę, łeb w inną. Co ty gadasz? No. Ja pierdolę, nie mów mi takich rzeczy. Spoko. Naprawdę. No ale to wiesz, jak się jeździ, zapierdala. Szczególnie wiesz, młodzi, kurde, nie? Bo już masz 600, kurwa, zaraz odwija i jedzie, kurwa, 200 i król prostej, nie? No i właśnie to jest to. Ja uważam, że najpierw trzeba się nauczyć jeździć na mniejszych pojemnościach na początek. Bo to wiadomo, nie? Od czegoś się zaczyna. Ej, tu będzie taki zajazd, może staniesz, bo z tyłu mamy auto. No. To niech se pojedzie. Aha, ty mówisz o tym. No nie. Niech sobie ominie, a my sobie na spokojnie pojedziemy dalej. Mhm. No. No dobra. I możemy sobie spokojnie jechać dalej. Niech się chłop nie stresuje. No. Kurwa, nie wiem na którym biegu mam. Na pewno na jedynce. Mówisz? Teraz kurwa nie wiem, czy jedzie coś, czy nie. Śmiało. Manetka odwinięta, dzida. Czekaj, bo tu muszę zwolnić. No tu też tak też czasami chujowo jeżdżą, nie? No, dlatego nie spieszę się. Tu najlepiej sobie bliżej prawej strony jechać przy takich zakrętach, bo to nie wiadomo nigdy, kto ci wypali gdzieś, nie? No tak jak tutaj, zaczęłam tu hamować i wyjebałby we mnie, nie? No. Kurde. Tu jest ten piasek. No i spok, masz prostą. Możesz cisnąć. Nie będę się rozwijać za mocno, bo... No nie czuję się pewnie dzisiaj, jak jest ten wiatr. No wiesz, no warto też spróbować, żebyś widziała też, jak się motocykl zachowuje, jak ty sama będziesz się zachowywała przy jakimś tam, wiesz, podmuchach, nie? No raczej nie. No. No ja akurat dzisiaj to i tak jest sukces, że się przełamałam, nie? Wedle mnie to możemy jeszcze raz uderzyć. Nie, dzisiaj już nie. Nie? Nie. No spoko. To już jest za dużo na moje, wiesz, to jutro. Emocje. Jutro wyjedziemy. No ale ja pomyślę, albo pojadę w góry sam, albo uderzę sobie do... Gdzie to było? Koło Słupska, do ten Joker Farm. Co to jest? Do tego gościa, to jest tam youtuber, on nagrywa, kurde, ma swoją tam gospodarę. Aha! Sobie oglądam jego filmiki, a tu akurat po drodze i w Darłówku bym sobie nocek strzelił. No, czemu nie? No i na drugi dzień bym sobie wrócił. Czemu nie? Maszyna chodzi. Ważne, że chodzi. No kuchnia. Do końca tego sezonu musi, nie ma wyjścia. Nie ma bata. No czy my wrócimy teraz z tego z wakacji, to może założymy ci. A
może nawet na wakacjach, jak będzie pogoda słaba. Vloga założyć tobie, mówisz? To też nie jest, wiesz... Znaczy założyć w każdej chwili, tylko żeby coś tam, wiesz, wchodziło, nie? No. Akurat zamówię mikrofon, włożę ci do kasku 5 metrów kabli z mikrofonami. Kamera jest, możesz sobie nagrywać. Co za problem? Wow. Dobra, nie mów, wiem, co cię zabolało. Nie mów tego na głos. Po ślady. Aha, no dobrze. Dobra, to, no to jest do przyjęcia. Dzisiaj, kurde, nie. Dzisiaj mam w głowie za duży stres, wiesz? Spoko. Słuchaj, to może ja pojadę odstawić motor? No. Tak już nie ma gdzie co tam dzisiaj latać. No nie, bo ja już psychicznie wysiadłam. Dobra. Te podmuchy mnie zabiły. Możesz pomachać. Komu, tobie? Lecę odstawić motor. Dobra. No, zaraz urwie mam połączenie. Taka to szybka przejażdżka z żoną. Fajnie, kurde, bo jak byłem w pracy, dużo sobie sama jeździła. A wiadomo, że jak się samemu jeździ, to trzeba jednak bardziej, kurczę, kontrolować siebie. A jak jestem teraz w domu, no to w dwójkę gdzieś tam latamy tutaj, wiecie, w kokomina, że tak powiem. Jeszcze się uczy, jeździ sobie, ale to już jest teraz ten moment, żeby sobie skoczyła na plac, bo motor fajnie trzyma, manewruje nim, kurczę, i powoli już się fajnie składa, już przeciwskręt wykorzystuje, także może iść sobie na placyk, polatać. No i właśnie myślę, żeby założyć swojego też, kurde, vloga i sobie coś tam na motocyklu nagrywać, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają tą przygodę, czy będą chciały zacząć. Tutaj pewno będzie vlog typowo skierowany do kobiet. No także jak będzie chciała, to kurde, czemu nie, nie? Kamery są, wszystko jest, tylko chcemy dokupić tą kamerkę, tą, kurczę, 360 Insta, czy coś tam się nazywa. Żeby urozmaicić troszeczkę te filmy. I kurde, niech się bawi. Spokój na ryneczku w mieście, kurna. Źle pojechałem, cholera jasna. A jechali chłopaki na Virago 125. Muszę sprawdzić, bo chyba mi, kurde, bezpiecznik dygnął od kierunkowskazów. Aż kurde, policję to już dzisiaj czwarty raz mijam, aż w końcu mnie zatrzymają, nie? Kiedyś mnie dygną. Znaczy ja tam legalnie jeżdżę, także luz, nie? Majster kierunkowskaz sobie wyłącz. Oj, ale jakoś tak bokiem szedł ten motocykl. Dobra, panowie, panie, to było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się do następnego jakiegoś tam vloga, coś nagramy. Mamy kilka fajnych tematów, żeby poruszyć z żoną odnośnie motocykli. Także sobie porozmawiamy, zobaczycie jeszcze, jak sobie radzi. Oczywiście, jak już założy swojego vloga, to gdzieś tam podlinkuję. Jak ktoś będzie chętny, będzie mógł sobie wejść i sobie coś zobaczyć. Dobra, pozdro, trzymajcie się, hej!